Leszek Fedczuk, wójt gminy Janów Podlaski. Panie wójcie, wiosna za oknami, a wiosna to czas ruszania z inwestycjami gminnymi. W tym roku ogromnie bogaty jest budżet gminy Janów Podlaski, jeśli chodzi o realizowane, zaplanowane i projektowane przedsięwzięcia. Jeśli chodzi o ekologię, to w tej chwili ogłaszamy przetarg na wymianę oświetlenia na LED-owe w całej gminie i tutaj będziemy chcieli już wymienić oświetlenie na LED-owe i zmienić to, co obiecywałem w kampanii wyborczej, że światło będzie się zdecydowanie dłużej świeciło zarówno w miejscowości, czyli w samej Janowie gminy, jak też na terenie poszczególnych sołectw. Tu już będziemy ustalali z sołtysami dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale na pewno będzie to dłużej. No i myślę, że zdecydowanie taniej, bo to rzeczywiście jest oszczędność. Jeśli chodzi o inwestycje, jakie będziemy jeszcze robili w tym roku, jakie są realizowane, to będzie kończony drugi etap budowy drogi do Białej Podlaskiej. Planowany termin zakończenia to jest sierpień tego roku. Myślę, że tutaj problemów nie powinno być, jedynie problem pojawia się z włączeniem do drogi wojewódzkiej, bo jak pamiętacie Państwo, początkowo miało być to wjazd, później żeśmy starali się, żeby to było rondo, żeby było bezpieczniej i tutaj troszeczkę to potrwa, zanim to się zrealizuje, ale... Ale w końcu będzie to rondo, panie wójcie? No mam nadzieję, że będzie. Wszystko idzie w dobrą stronę, ale jak to wyjdzie, to zobaczymy. Jeśli chodzi o kolejne inwestycje drogowe, które chcemy realizować, to mamy tak, to co wspomniałem, droga do Białej Podlaskiej, to jest ten odcinek 5 km. Kolejną inwestycją to planujemy budowę ulicy Bandosa. Na razie czekamy na wyniki naboru z Funduszu Dróg Samorządowych. Myślę, że lada dzień to się już pojawi, będziemy mogli ogłaszać przetarg. To jest ulica tutaj przy stacji gazowej. Planujemy, jest już po przetargu, już jest w zasadzie realizowana budowa drogi w Romanowie. To jest w zasadzie PFU za projekt wybuduj. W tej chwili już jest dokumentacja zrobiona i myślę, że firma po uzyskaniu stosownych pozwoleń wejdzie szybciutko, żeby zrealizować tę inwestycję, bo wiadomo, kto szybko buduje, ten tanio buduje. Kolejną inwestycją drogową, która nam tak fajnie wyszła, i tutaj wielkie podziękowania w stronę starosty i powiatu bielskiego, bo to jest wspólna inwestycja, budowa drogi w Woroblinie przez miejscowość Woroblin i cieszę się bardzo, że możemy to zrealizować. Mieszkańcy na to długo czekali, bo to była taka dziwna sytuacja. Droga do Woroblina była, a przez Woroblin nie było. Także myślę, że to zostanie, uda nam się to zrealizować. Z inwestycji drogowych, które jeszcze planujemy w tym roku, to jest również wspólna inwestycja z powiatem, położenie dywanika asfaltowego do miejscowości Bubel Granna. No i oczywiście będziemy składali wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę kolejnych ulic, ale to dopiero nie będę wyprzedzał, ponieważ jeszcze to jest przed nami. Z inwestycji, które będą realizowane w tej chwili, również to jest dokończenie rewitalizacji skwerku. Myślę, że już do końca maja skwerek zostanie oddany do użytku i będziemy mogli cieszyć się z pięknego miejsca, gdzie można będzie usiąść, odpocząć i słuchając szumu wody, troszeczkę fontanny, tak, troszeczkę właśnie zrelaksować się, szczególnie, że te czasy są takie ciężkie, więc tam ławeczek będzie zdecydowanie więcej, może każdy będzie mógł sobie spokojnie posiedzieć. Kolejną inwestycją, którą planujemy, mam nadzieję, że może się uda jeszcze w tym roku rozpocząć, to jest przebudowa stadionu. Mamy środki zarezerwowane, jest dokumentacja, będziemy składali wniosek do ministra kultury i sportu i mam nadzieję, że tutaj też dostaniemy dofinansowanie. I jak nam się uda, to byśmy mogli z tym ruszyć. Także jest to sporo tych inwestycji. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować w całości, a jeżeli nie, to nawet jeśli w jakiejś części, to będzie na pewno dobrze. Już nie wspominam o inwestycjach, które planujemy na przyszły rok, bo żeby tutaj nie wychodzić za daleko.
To może podsumowując, panie wójcie, ile po stronie właśnie tych działu inwestycyjnego w budżecie tego roku się znajduje w tym momencie? No w tym momencie rzeczywiście te wydatki wyglądają okazale, bo to jest około 14 milionów, to jest naprawdę duża kwota. Cieszyłbym się, gdybyśmy to wszystko wydali, to wiadomo, że to by powstało, ale życie czasami jest bogatsze. COVID i sytuacje związane z COVID-em powodują, że wiele inwestycji się opóźnia. Tak było jak ze skwerkiem właśnie, bo tutaj wiele pytań, z czego to wynika. No część związane z COVID-em. Najpierw firma, która produkowała kostkę, miała problem z COVID-em, więc zawieszenie później. Wykonawca miał COVID i to tak troszeczkę się przeciąga, ale mam nadzieję, że już tu w tym momencie to się skończy. Tutaj jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, że gmina też podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na prowadzenie punktu Czyste Powietrze i ten punkt ruszy z chwilą, kiedy pierwsi pracownicy zostaną przeszkoleni. Na razie jest to na etapie właśnie, tak jak powiedziałem, podpisania umowy. Wyślemy pracowników na szkolenie z tego zakresu i każdy będzie mógł później skorzystać z doradztwa naszej gminy. Dlaczego to jest? Mówię o tym, ponieważ jako gmina przystąpiliśmy też do gazyfikacji naszej miejscowości. Udało nam się już przekonać PGNiG do tego, żeby ten gaz do Janowa dotarł i jesteśmy już po rozmowach, jest już wybrany wykonawca do wykonania dokumentacji i tydzień temu dokładnie nasi mieszkańcy już dostali umowy do podpisania i cieszę się bardzo. Ja tylko chciałbym przekazać informację tym mieszkańcom, którzy nie mieszkają przy tych głównych ulicach, które prowadzona jest ta pierwszy etap gazyfikacji, żeby się nie denerwowali. Drugi etap to będą kolejne ulice. Na początek najważniejsza rzecz, doprowadzić ten gaz. Jak już doprowadzi, tak, jak już doprowadzimy, wówczas będziemy mogli sobie spokojnie myśleć o gazyfikacji pozostałej części. I stąd też ten punkt Czyste Powietrze jest tak ważny, ponieważ będzie można wtedy ubiegać się o dofinansowanie na wymianę pieców z tych kopciuków na gazowe. I dlatego też żeśmy poszli w tą stronę, żeby też tu wspomóc mieszkańców. Ale tak jak mówię, musimy troszeczkę poczekać, musimy przeszkolić pracownika, żeby wiedział, o czym mówi i wtedy te informacje będą trafiały do mieszkańców. To jeśli, panie wójcie, mogę prosić o takie podsumowanie, bo te pierwsze umowy zostały podpisane. Ile osób w tym momencie skorzysta na tym pierwszym etapie inwestycji? Pierwszy etap inwestycji to oczywiście chętnych było dużo więcej. No niestety PGNiG ograniczył do chyba, jak dobrze pamiętam, około 140 mieszkańców wzdłuż ulicy Siedleckiej, 1 Maja, Brzeskiej i Piłsudskiego. To jest ta ulica, przez które ma przebiegać główna nitka. No i część oczywiście mieszkańców Pawłowa Starego i Peredyła po drodze, tam gdzie ta linia biegnie od strony Konstantynowa, ci mieszkańcy też mogą się już podpisali umowę. Ale tak jak mówię, to jest pierwszy etap. W kolejnych etapach myślę, że będziemy gazyfikowali troszeczkę szerzej, bo to jest oczywiście, dlaczego te ulice, bo tu parę osób pyta. No, to są te ulice, ponieważ gaz jest doprowadzany do tych dużych dwóch zakładów pracy, Bakalandu i Spisporu. To te duże zakłady mają pobór całoroczny. Stąd też dzięki, można powiedzieć, tym zakładom my możemy gazyfikować, bo gdyby nie było tych dużych zakładów, prawdopodobnie ciężko byłoby taką inwestycję sprowadzić, bo też to jest inwestycja bardzo duża, doprowadzić gaz na takim odcinku do Janowa Podlaskiego. I stąd też to są te główne nitki do tych odbiorców, a później będą nitki boczne puszczane, także tutaj nie będzie problemów. No wszędzie jest ekonomika. Pewnie gazownicy przeliczyli, że gdyby są te zakłady i to daje ekonomiczny aspekt tego, że to się zwróci. I ten okres zwrotu oni szacują na około 20 lat, także to jest naprawdę inwestycja, którą cieszymy się, że jest realizowana u nas, bo tak jak się patrzy w perspektywie całego województwa, to takich inwestycji w województwie wcale nie ma dużo, jeśli chodzi o PGNiG, i cieszę się bardzo, że to trafiło do nas, ale trzeba było tutaj jednak troszeczkę pojeździć, postarać się i tutaj wiele osób, na ten sukces to ma wpływ wiele osób, także tu wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli, na tutaj wielkie podziękowania. Dziękuję.